dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowonicach. Pamiętamy, jak Pan Jezus cierpiąc na krzyżu mówił: Maryjo, to Syn Twój, wskazując na świętego Jana, kiedy mówił do Jana: Synu, oto Matka Twoja. I dzisiaj Chrystus Pan każdego z nas wskazuje jako córkę, jako syna. Prosimy orkiestrę, ruszamy, kochani, w procesji do ołtarza Chrystusowego, do naszej świątyni. Piętnastego sierpnia w kalendarzu kościelnym przypada Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nazywany potocznie Dniem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu wierni zanoszą do kościoła zioła, zboża i kwiaty, aby je poświęcić. W Niegowonicach przed sumą odbywa się uroczysta procesja idąca od krzyża do świątyni. W procesji tej udział biorą wierni, koło gospodyń wiejskich, zespół folklorystyczny Jura, dzieci pierwszokomunijne, orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej oraz organizacje kościelne. Wierni idący w procesji niosą figurę Matki Bożej, feretrony, korony dożynkowe oraz bukiety, tak zwane ziela. W Niegowonicach do chwili obecnej kobiety starają się, aby w bukiecie niesionym 15 sierpnia do poświęcenia znalazły się 4 gatunki zboża, gałązka leszczyny z orzechami, len, główki maku, różne zioła oraz kwiaty łąkowe, nazywane przez miejscową ludność pantofelkami Matki Boskiej, guziczkami Matki Bożej oraz osetkami. Poświęcone bukiety przechowuje się przy wejściu do domu, zawieszając przy drzwiach. Dawniej, w razie konieczności, zioła z bukietu wykorzystywano do czynności magicznych. Wierzono bowiem, że poświęcone rośliny posiadały magiczną moc ochrony od wszelkiego zła i leczenia chorób. Napar z ziela podawano krowie po ocieleniu, by nabrała siły i była zdrowa. Zwierzętom podawano niewielkie ilości poświęconego ziela, by zabezpieczyć je przed chorobą. Dymem spalonego bukietu okadzano bydło przed pierwszym wyprowadzeniem na pole, co miało ustrzec je od złego. Natomiast w czasie choroby któregoś z domowników stosowano kąpiele z dodatkiem święconego ziela. Radują się zastępy aniołów.